Wasia Gołębiowska, jest ze mną Adam Soroko, hej! Cześć, witam serdecznie. Co się z tobą działo, bo ostatnio w ogóle nie było cię w internecie? Co się ze mną działo? Standardowo, wzloty i upadki, słuchaj. I teraz jak najmniej mnie będzie w internecie, chociaż teraz walczę, bo mnie psuje to. Jak twój obecny stan zdrowia? Dobrze. Forma nawet jest, ćwiczę, zapierdzielam. No właśnie, widzę, że forma chyba jest, mógłbyś zaprezentować może co nieco, zdjąć koszulkę. Nie tym razem, ale tak, cieszę się, że pierwszy raz w życiu w tym roku wyszedłem na kozaka na plażę, wiesz. Ty wielokrotnie w wywiadach mówiłeś, że jest właśnie raz lepiej, raz gorzej z tym twoim sportowym, zdrowym trybem życia, a jak jest u ciebie teraz? Teraz borykam się dalej z nałogiem. Tak, no. O, moją walką jest, mówiłem tutaj nawet na tych, moją walką jest dotrwanie do walki, słuchajcie, a nie tam walka sama, ja to się nie boję bić, po prostu, nie boję się bić, to też, żeby nie było, że się boję przygotować się do walki, nie, po prostu bardzo stresuje mnie wywiad teraz, widzisz, przyjechać tutaj, słuchajcie, dla nas są to wielkie obciążenia psychiczne. O. A czy dla ciebie Tarzan jest trudnym przeciwnikiem? Ciężkim na pewno, trudnym. Nie. O, nie to, żebym mu tam ubliżał czy tam coś, tylko po prostu to jest kolejny przeciwnik, no. Nie ma ciężkich, łatwych, to są przeciwnicy. Zepsuć, połamać, wyrzucić z klatki, wygrać. Taki cel, słuchaj. Nawiązując do tego, co działo się przed chwilą na transmisji na żywo. Jesteś w związku. Czy związek motywuje cię do tego, do nowych postanowień i trzymania się tych postanowień? Zobaczymy. Wiesz co, musiałbym być kupę czasu z kimś, żeby ci powiedzieć, nieraz spróbowałem, nieraz popsułem dużo, nieraz kurwa poraniłem, nieraz mnie poraniono i mam nadzieję, że tym razem to będzie zdrowe, mądre, tak jak być powinno, wiesz. I wtedy ci powiem, i się spotkałem mam nadzieję za 2 lata i wtedy ci powiem, czy to miało sens, co to miało rączki i nóżki, nie? A poza przygotowaniami do walki, co się aktualnie u ciebie dzieje, czy nad czymś jeszcze pracujesz? Nad sobą, słuchaj. Cały czas to będę powtarzał. Moją najcięższą pracą jest praca nad samym sobą, jako osoba uzależniona. Cały czas. Miele. Don Casio walczy teraz z twoim byłym przeciwnikiem, Pawłem Tyburskim. Jak obstawiasz tę walkę? Jak uważasz, kto wygra? Kurczę, nie mam pojęcia. Chcę zobaczyć tę walkę. Chciałbym właśnie zobaczyć, czy się Casiusz, tak jak była właśnie rozmowa, czy się wziął, czy postawią sobie panowie opór i żeby to była godna walka. O, to bym chciał, żeby to była fajna walka. Nie tam, kto wygra, kto tam przegra, bo lubię i Kasiusza, lubię i Pawła. Nic do nich nie mam naprawdę, niech wygra lepszy. A Paweł Tyburski mocno się rozwija. Ty chciałbyś z nim rewanż? Kurczę, czas pokaże. Słuchaj, jak będę gotowy, to myślę, że Paweł sam przyjdzie, nie? O, on też ma jakiś tam swój plan. Na razie nie chcę mu tam wchodzić pod koła. Na razie jestem gorszym zawodnikiem, ale już niedługo. No. Ty zaistniałeś u Dawida Załęckiego na... Denisa, wiesz, Dawid... U Denisa, tak, przepraszam, u Denisa. Powiedz mi, czy ty masz z nim kontakt? Teraz nie, ale tak to, jeżeli myślę, że jeżeli coś by się działo, że bym potrzebował pomocy, to tak, bym tą pomoc otrzymał i jakieś dobre słowo. O, więc mamy kontakt, nie mając kontaktu. A czy ty chciałbyś zawalczyć z Denisem Załęckim? Bądź wielkim bu? Kurczę, słuchaj, to są wielcy zawodnicy, dadzą, nie ma dla mnie żadnego problemu, nie? Duży zawodnik, duże problemy, ale i duże pieniądze, nie? Zdenerwował cię przed chwilą telefon od wielkiego bu, powiedział, że uciekałeś z hali. To mnie, słuchaj, przecież to jest prawda, tak? Raz uciekłem, więc jak mnie może zdenerwować, prawda? Boli mnie to bardziej, nie? Że się ludzie śmieją, nie? Że mają mnie w ten sposób, patrzą się na to, nie? O, taki numer. A czy ty mógłbyś opowiedzieć jakąś historię z więzienia, która najbardziej utkwiła ci w pamięci? Nie ma już tego. Nie ma już tych czasów, nie ma już powrotów, słuchajcie, do zakładów karnych, nie ma tematów więzienia już u mnie. Nie ma, skończyło się. A czy ty kiedykolwiek zawalczysz jeszcze na gołe pięści? Pod nie jedną żabką pewnie tak, słuchaj. tak, no, takie to są, o jak to powiedziałaś, takie... No właśnie, jakieś opowieści z ulicy może ciekawe, miałbyś na szybko do opowiedzenia. Słuchaj, nie ma ciekawych opowieści z ulicy, są albo straszne opowieści z ulicy... Mógłbyś opowiedzieć najstraszniejsze. Nie ma takiej opcji, bo bym nie wyszedł z zakładu karnego, wiesz,
Takie są straszne rzeczy, których twoje oczka śliczne nie widziały, uwierz mi, nigdy nie zobaczą i lepiej, żeby nie widziały. Taka jest prawdziwa ulica, słuchaj. O, a nie to, że się pytacie, czy tam jest dobrze, czy tam jest niedobrze. Zapraszam, włóż buty Nike i zapraszam na ulicę. Wiesz, o, to jest właśnie. Miałeś zawalczyć na MMA VIP, dlaczego w końcu nie zawalczyłeś? No tak, no to dlaczego nie zawalczyłem? Nie zawalczyłem, bo nie doszło do finalnego skutku nasze dogadanie się. Chciałem, potem nie chciałem, ja to tak mam, nie? Jestem bardzo kłopotliwym tak naprawdę. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Z mojego długoletniego wyroku, z zażywania no, tak myślę, z tego to wynika. Jak twój obecny stan zdrowia? Dobrze. Zmęczony jestem. Co ci mogę powiedzieć, Soroko? Szacuneczek i powodzenia na walce. Dziękuję bardzo, słuchaj. Dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że was nie zawiodłem i do zobaczyska, słuchajcie, w klatce. I pozdrawiam, Soroko Adam. Dla każdego sportu.